Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Subnautica. Zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dobra, tak jak widzicie, jesteśmy z powrotem w naszej małej kapsule ratunkowej. I co myśmy tutaj robili, bo dawno już znowu troszkę sobie zabimbałem i dawno nie grałem. Zrobiliśmy w ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, nóż. Tak, zrobiliśmy sobie nóż, bo szukaliśmy gumy. Właśnie tego, zlepek nasion wodorostów. Zrobiliśmy sobie butle, żeby mieć dużo tego. I tak dalej, i tak dalej. Zajrzymy sobie do naszego schowka. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj bardzo dużo tych składników. Na razie te składniki poodstawiam tutaj. Po to, żeby... Nie wiem co tak naprawdę. Czy ja chciałem coś jeszcze tutaj zbudować? Zasoby. Aha, pisaliście mi, żebym zrobił narzędzie i to narzędzie nazywa... Aha, skaner powinienem zrobić. Chcieliście, żebym zrobił skaner, bo tam pod wodą, jak często pływam, znajduję takie kawałki rzeczy. I dzięki temu będę mógł je badać. Powinienem też zrobić spawarkę. Latarkę nie. Lara, budownicz bazy. To też powinienem zrobić, więc na początku zróbmy skaner. Skaner potrzeba tytan, to mam, i baterię. Jak się robi baterię? W jaki sposób robimy baterię? Bateria tu gdzieś powinno być, tak? Nie. Elektronika. Bateria. Kwasowy grzyb, ruda miedzi. Dobra, sprawdźmy, czy mamy kwasowy grzyb i rudę miedzi. Mamy rudę miedzi, to na pewno. Ruda miedzi, ale kwasowy grzyb to już nie mamy czegoś takiego. Czym jest zatem kwasowy grzyb? Jak się z tego wychodzi? Dobra, więc wyjdźmy do wody, jak zawsze z naszym nożykiem, czujemy się bezpieczni. Wejdźmy do wody i poszukajmy zatem kwasowego grzyba. Czy to jest na przykład kwasowy grzyb? Tak, to jest kwasowy grzyb. Weźmiemy takie dwa. Nie wiem dokładnie ile było potrzeba, ale dwa myślę, że całkowicie wystarczą. I zrobimy skaner. Tutaj weźmiemy rudę miedzi. Ruda miedzi też weźmiemy dwa, myślę, że wystarczy. Zasoby, elektronika, bateria. Jedna chyba wystarczy. Tak, dwa grzyby na jeden ten, na jedną baterię. To brzmi jak plan osobiste. Narzędzia, aha, tytan, dobra, potrzebujemy wziąć jeszcze tytan. Tytan. Mamy tytan i wszystko zatem już mamy. Osobiste narzędzia, skaner. Dobra, mamy skaner. Następnym narzędziem, które nam się przyda, mamy już nóż, latarkę tak średnio potrzebujemy, to jest budownicz baz. Czy spawarka? Wiele znamy narzędzie naprawnicze działające w każdym środowisku. Myślę, że spawarka też nam się przyda. Bo trzeba byłoby tą bazę jakoś naprawić, nie? Bo to prawdopodobnie da się naprawić. Emergency. Severe dehydration detected. Aha, wody mi brakuje. Zaraz, gdzie jest woda? Czy ja mam jakąś wodę w ekwipunku? Nie mam wody, więc muszę wypłynąć i muszę złapać rybkę, która daje wodę. Tylko która rybka dawała wodę? Tamta, taka przez... O, ta przezroczysta rybka. Tylko bardzo wolno się pływa. Zauważyłem, więc może płetwy będą dobrym rozwiązaniem. A czemu ty uciekasz przede mną, moja droga? Czemu ty uciekasz? Ja... Dobra, mam jedną. Chcę jeszcze jedną. Tam jest jeszcze jedna. Więc spróbujemy złapać. Którą? O Jezus! Co to za jakieś przycinki, dobra? I no czemu się... Czemu nie złapałem? Bo nie tym się łapię, co nacisnąłem prawdopodobnie. Tam jest. Myślę, że z takich dwóch to już sobie spokojnie poradzimy. Spokojnie damy radę. Może jeszcze jedną? Tam jest jakiś potwór śmieszny. Ja umarłem?
Aha. I co to zmieniło, że ja umarłem? Chyba nic. Naładowało mi się, przynajmniej woda mi się naładowała. Dobra, wyszło na dobre. Zobaczymy. Smażone. Zasolony łopacz. Woda. Pęcherzówka. Dobra, tylko tyle. Płetwy by się przydało, bo bardzo wolno mi się pływa. Co potrzeba na płetwy? Gumę silikonową. Guma silikonowa to jest to, co robiliśmy prawdopodobnie. Tak, nie, zlepek nasion wodorostów 2, a ja mam tylko jedno. Dobra, no to lecimy. O, to co, lecimy znowu tam. Ale może nie w nocy, co? Może nie w nocy. Jest bardzo ciemno, nic prawie nie widać. Dobra, no to wracam do domku. Przetrwam noc i zobaczymy się już rano. No i dobra, jesteśmy już, się właśnie rozpogadza. Tylko w którą stronę płynęliśmy wtedy do tych takich zielonych tych wodorostów, pamiętacie, nie? Wydaje mi się, że to było w tamtą stronę, bo pamiętam, że chyba mijałem właśnie tutaj. Czekajcie, czy ja na przykład teraz będę mógł podnosić dzięki temu te palmy? Nie. Niestety nie. Nie wiem tak naprawdę, po co mi ten nóż, chyba tylko po to, żeby się bronić. Prawdopodobnie tak. Dobra, widzę już te wodorosty, tam niestety będą te głupie skurczybyki, które będą chciały nas zabić, ale to nieważne, Tak naprawdę, no muszę po prostu te silikony sobie zebrać, bo kurde, ale ile ich tutaj jest? 4 widzę. Więc trzeba podpłynąć z takiej strony. Trzeba podpłynąć z takiej strony, żeby po prostu ich tam nie było. Tutaj na pewno to nie jest dobry plan, żeby z tej strony podpływać. Ja też mogę szukać w sumie sobie tych rzeczy do skanowania, bo jak już mam skaner, to mogę je skanować. Dobra, tu robi się woda już strasznie mętna i zielona. A nie, tam jest jeden, tam są dwa, ale tutaj... Tutaj nie widzę żadnego. Tutaj chyba śmiało mogę podpłynąć. Znowu była jakaś lekka przycinka. Tam są dwa. Okej, tu jest jeden. Tylko że on jakoś zbiera złom. Nie wiem, czy to tak jest. Czy to ja mam jakąś taką dziwną wizję, ale wydaje mi się, że te potworki zbierają złom. Tam są dwa, ich jest tutaj ogrom. Pode mną jest jeden. Muszę chociaż jedno to zdobyć. A ja to zniszczyłem. Jezu, tlen mi się kończy. Czemu nikt mi nie powiedział? I znowu umarłem, tak? No dzisiaj średnio nam wychodzi granie w tę grę. Tak, które tu już mój zgon? I jak zawsze nic nie mam, tak? Zlepek nasion wodorostów. No oczywiście. No dobra. To co? Ponawiam akcję, znowu tam płynę i widzimy się zaraz. Tak sobie pływam, po tej nocy, bo próbuję tam dotrzeć jak najszybciej. I patrzcie, co znalazłem. Leży tu jakaś taka kulka. O, patrzcie, dzięki temu mogę to zbierać. Widzicie, ja to tak jakby odcinam? Nie wiem, czy to mi się do czegokolwiek przyda. Co to jest w ogóle? Próbka kora... Korala stołowego. Dobra, nie wiem, ale ta kulka wygląda dość dziwnie. Czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem, z tego co pamiętam. I to puszczę takie wielkie bąble powietrza. Czy jeżeli ja na przykład tutaj sobie stanę? Patrzcie, ej, to jest świetne. Nie wiem, jakim cudem to wymyśliłem. Czy ja mogę to zeskanować? Nie. A dzięki temu mogę sobie ładować powietrze. Skanowanie. I co dzięki temu, że ja to zeskanuję? Aha, będę mógł wiedzieć coś na ten temat, tak? Dobra. Nie, no to bardzo fajnie. To jest naprawdę fajny pomysł z tym. Tylko ja znowu zbliżam się w nocy do tamtych zielonych stworków. I prawdopodobnie
Zrobię to w taki sposób. A zbliżam się też do tej aurory. Nic nie widzę. Będę chciał to zrobić tak, że polecę tam od góry. Niestety prawie nic nie widzę i to jest mały problem. Jestem też dość głodny. I tutaj coś jest. Tutaj coś jest dziwnego. Jakby jakiś wrak statku? Czy my znaleźliśmy wrak statku? Co to jest? Czy ja to mogę zeskanować? Niestety nie, ale to... Fragment skutera podwodnego. To co? To ja nie mogę fragment skutera podwodnego zeskanować? To nie po to ja to kupiłem, żeby właśnie skanować takie rzeczy? Złom. Wow. Mogę zeskanować złom. Brzmi jak dobry plan. Tutaj mam dużo rzeczy. Czy to się da jakoś zapisywać? Patrzcie, no to wygląda jak fragment jakiegoś statku. Prawdopodobnie to jest fragment tej aurory, nie? No dobra. Tu jest kolejna taka rzecz, która daje powietrze, ale ja sobie wypłynę. Bliżej mam chyba do tutaj, do wiecie, chociaż nie no, jestem dość głęboko byłem. Ale no i tak bliżej mi będzie wypłynąć i nabrać powietrza, niż tam zbiegać do niej. Problem polega na tym, że ja tak naprawdę nic, a nic tutaj nie widzę. Widzę tylko te bąble, które pływają. Widzę to, co świeci. Czemu się zmieniłaś? Halo? Co to było? Tam jest coś ciekawego. Wykryto promieniowanie? Tam jest jakiś nowy potwór. Ej, ale to dziwne, bo ja płynąłem w tamtą stronę, w którą były te. Płynąłem w tą samą stronę, w którą były te wodorosty. A wpłynąłem w jakieś dziwne kosmiczne miejsce, gdzie jest promieniowanie. No promieniowanie to rozumiem, że po prostu dlatego, że się zbliżam do tej aurory. I przez to wykrywa to promieniowanie, tak? Dobra, złap takiego jednego. Płyńmy sobie tutaj, nabrać trochę powietrza, bo teraz już nam się nie opłaca wypływ. Ale ładnie. Gdzie my jesteśmy? Jest dalej ciemno. Płynęliśmy w jakieś takie dziwne jaskinie. Ale no trochę tu zostaniemy, naładuje nam się powietrze i wypłyniemy dalej, pójdziemy do kolejnych miejsc. No nie wiem, ta gra jest taka strasznie tajemnicza, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy ja bardzo lubię takie gry. Ta gra jest taka strasznie cicha, tajemnicza, ciemna i tak dalej, i tak dalej. No pewnie to jest jej piękno, ale ja za bardzo nie lubię gier, których nie rozumiem, a tej gry muszę przyznać, że trochę nie rozumiem. Nie wiem tak naprawdę, co jest celem tej gry. Czy ja po prostu mam przetrwać, czy ja mam... Czy jest jakiś happy end? Nie wiem. Bo z tego, co rozumiem, z tego, co wnioskuję, to po prostu jestem jedynym ocalałym z tej aurory. O, są faktycznie te. Jestem jedynym ocalałym. I po prostu muszę przetrwać. Tylko czy... Może właśnie. Myślę o tym, czy jest jakiś happy end, bo może ktoś jeszcze przeżył tą całą katastrofę. Gdzie były te jajka? Czy te jajka były na górze, czy na dole? No, czy wodorostów? Próbka wodorostów. Ale ja nie potrzebuję próbek wodorostów. Ja potrzebuję... Zlepek nasion wodorostów, a nasiona wodorostów są tutaj na przykład. Czemu ja nie widzę tych potworów? Czy te potwory na przykład nie ma ich w dzień, czy coś w tym stylu? Bo tu ich nie ma w tym momencie. Podnieś zlepek nasion, dobra. Brak miejsca w ekwipunku. Stara próbka wodorostu. A to można zjeść, dobra, spoko.
Zobaczcie, ile tego można podnieść. A to się przyda. To się na pewno przyda. Z tego powodu, że wydaje mi się, że pozostałą część tak jakby wyposażenia naszego też można robić właśnie z tego. Czyli co? No teraz nie widać tych potworów, czyli one są jakby w określonych godzinach? To jest całkiem możliwe. Czemu? Co tutaj jest? Czy ja to mogę zeskanować? Tak. O, widzicie? Właśnie po takie rzeczy kupiłem ten skaner. Fragment panelu fotowoltaicznego, czy jakoś tak. I dzięki temu, jak zbiorę wystarczającą ilość fragmentów, będę mógł to zbudować. To brzmi jak dobry pomysł. Muszę wypłynąć na powierzchnię, bo umrę zaraz. 10 sekund. Dobra, naładuj ten tlen. Patrzcie, i to wygląda całkiem inaczej za dnia niż w nocy. W nocy to wygląda, jakby to płonęło całe, bez żadnej przerwy. A jednak tak nie jest. Tam też jest jakiś fragment do zeskanowania. Coś mi się wydaje. Więc też po niego popłyniemy. No i spróbujemy sobie zrobić jakąś zbroję. Tutaj są kolejne pnącza. Może ja po prostu wpłynę. O, tutaj już są te potwory, widzicie? Fragment skutera podwodnego. No i super. Mam jedną z dwóch części. I będę mógł sobie zrobić skuter podwodny. Jak widać, power tego się niszczy. I jestem ciekaw, czy jest jakaś stacja, która pozwoli mi naprawiać swoje rzeczy. Prawdopodobnie tak. Będę po prostu musiał wsadzić nową baterię, czy coś w tym stylu. Mam już dużo tego. Dużo tych zlepków nasion. I zobaczymy, czy mogę sobie zrobić jakąś zbroję z tego. Znaczy jakiś akwalung, bo na razie nie. Mam butle O2. Mam takie 3, więcej chyba mieć nie można, z tego co pamiętam, z poprzedniego odcinka. No i co, zobaczymy, zrobiliśmy skaner, może w następnym odcinku, jeżeli dobrze pójdzie, pozbieramy trochę sobie atomu i zbudujemy jakąś bazę. Co wy o tym myślicie? W dzisiejszym odcinku spróbujemy się ubrać, a w następnym odcinku może zaczniemy powoli budować swoją bazę, tylko też będzie trzeba pomyśleć nad dogodnym miejscem, więc doradźcie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł to zrobić i na pewno gdzieś w tamtym miejscu to zrobię. Albo może nie na pewno, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam już dużo tego, więc teraz co ja chciałem? Osobiste ekwipunek. Aha, najpierw muszę zrobić gumę silikonową. Materiały podstawowe, guma silikonowa. Guma silikonowa. No prawdopodobnie z silikonu będzie większość rzeczy. Tylko 3 gumy? Czy nie? Razy 3? Naprawdę z dwóch jedno się robi tylko? Tak, o kurde. Czyli nie zrobię sobie za dużo tej zbroi dzięki temu, co zebrałem. Bo tutaj mogę płetwy. No ale płetwy tak czy siak super. Co tutaj potrzebuję? A nie, patrzcie. Butla, ok. Skafander przeciwpromienny. Filtr. Odfiltrowuje wilgość ciała. No wiem. Apteczka, oddycharka. Termometr można zrobić, ale ja bym chciał zrobić jakiś skafander. Włóknista siateczka. Z czego robi się włóknista siateczka? Benzen i włóknista siateczka. Benzen się robi z krwisty olej, tak? Tak. Włókniana siateczka, próbka wodorostu. Aha, okej. Okay. Czyli no, będę musiał zrobić próbkę wodorostu, a skąd się robi ten krwisty olej? Nie mam pojęcia, skąd się robi krwisty olej, bo żeby zrobić sobie skafander, potrzebuję siateczkę, którą już wiem jak robić, i ołów. Ołów, z czego robi się ołów? Ołów się chyba zbiera, nie? Prawdopodobnie tak. No dobra, co ja mogę sobie z ekwipunku na przykład zrobić? Pęcherz pływalny, reakcja chemiczna wytwarza gaz w celu szybkiego wynurzania się. A zrobię sobie, nie wiem czy to mi potrzebne, ale zrobię sobie. Czekajcie, jestem ciekaw, przetestujemy to. Czy ja mam już płetwy ubrane? Mam płetwy ubrane. Więc wyjdźmy
Co to jest? Czy ja szybciej pływam? Wydaje mi się, że tak. Ile to mi daje? Nie wiem. Ale na przykład jestem ciekaw tego. Co to jest? Na przykład jestem sobie pod wodą. Okej. Czy to się jakoś zużywa? Nie wiem. Nie ma nigdzie napisane, czy to się zużywa, więc... Może nie. To co? Nie, zbudujemy sobie jeszcze jedną rzecz, to do budowania bazy. Żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy w odcinku. Chociaż, nie no, trochę tam zrobiliśmy. Osobiste narzędzia. Latarki nie potrzebuję. Spawarka. Spawarka brzmi jak plan. I co jeszcze chciałem? Budowniczy baz. Chip komputerowy. Jak się robi chip komputerowy? Chip komputerowy. Próbka korala stołowego. To miałem, ale wyrzuciłem. Ruda srebra i kwarc. Okej. To jest do zrobienia. Z tego co pamiętam, to jest właśnie ten koral stołowy. Tak jest. Ej, złap to. Ile potrzebuję takiego? 2 chyba. Ale wezmę sobie 4 na wszelki wypadek. 4. Co jeszcze? Tamte kwarce i te inne rzeczy na pewno mam, ale potrzebowałem jeszcze mączkę z gniotki. Z gniotka to jest... O, tamto. To jest to, co zabiło mnie poprzednio. Czy to są moje rzeczy? Co to jest? Osad soli, dobra. Czy to jest fajne, czy nie fajne? Nie wiem, ale zabiję to. Czy ja to zabiłem? Tak. I co teraz? Czy ja to mogę jakoś zjeść, czy coś? Nie wiem, wygląda to dość niesmacznie. Nic chyba z tym nie mogę zrobić. Dobra, czy tutaj jest mączka z gniotki? Jest, mączka z gniotki. No i tyle. I dzięki temu prawdopodobnie, jeżeli mam te kwarce i te inne rzeczy, będziemy mogli zrobić dwie maszyny, czyli spawarkę i budowniczego baz. Spawarką naprawimy naszą tutaj kapsułę ratunkową, może nawet będzie można nią pływać. To by było fajne, gdyby można było ją pływać, ale nie wiem, czy można. Zasoby, czekajcie, osobiste, narzędzia, mączka z gniotki, magnes, tytan. Wybieramy magnes, tytan, tytan raz, magnes. A mam dużo tej mączki z gniotki, dobra, spoko. Magnes, czy ja mam magnes? Ty, nie mam magnezu. Jak się robi magnes? Nie no, magnes to raczej się wydobywa, nie? A nie, magnes jest. Osad soli razy 3. Czy ja tutaj mam osad soli? Co to było? Dostałem kostki opiadowe i wodę. Skąd? Osad soli mam. Dobra, teraz zrobię magnes. Materiały podstawowe, magnes. Nie, super. Co to jakiś dźwięk wydaje? Przestańcie! Narzędzia, spawarka. Spawarka zrobiona, prawie już spawarka. Mamy spawarkę. I jeszcze bym chciał zrobić właśnie budowniczy baz. Chip komputerowy, elektronika, chip komputerowy. To mam, ruda srebra, kwarc. Myślę, że wszystko z tego mamy. Ruda srebra. Kwarc. Ruda miedzi. Nie mam rudy srebra. Kurde. No dobra, mniejsza. Czekajcie, bo coś tutaj wibruje. Znaczy coś, jakiś dźwięk taki dziwny wydaje, nie? Zespawaj. Dobra, spawam to. I naprawiamy naszą bazę, kurde. Dobra, to naprawiłem. Aha, już wszystko, tak? Okej, czyli naprawiłem całą bazę. Status w porządku. Integralność kadłuba, okej. Systemy zastępcze aktywne. Kotwica grawitacyjna aktywna. Integralność kadłuba kapsuły, okej. Skanuje wszystkie częstotliwości awaryjne. Samorząd. Samoładujące ogniwo elektryczne. Czy to się da jeszcze jakoś zespawać? Nie.
No dobra. Ale dalej tym nie można jakoś pływać, nie? Ale tu jest dalej popsute. Widzę, że się pali. Chciałbym to naprawić. Może od zewnątrz jest popsuta jeszcze coś, co? A co tutaj jest za ten? Nie no, od zewnątrz wygląda spoko. No dobra, to co? To chyba będziemy kończyć, co? Sygnatura cieplna. Co to jest sygnatura cieplna? Skąd ja mam taki znacznik? Nie mam pojęcia, co tam może być. Ale to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dobra, kolejne pół godzinki przegrane w Subnautikę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady, a mam nadzieję, że w końcu jakieś rady mi tutaj zostawicie, to walcie śmiało. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.